kościele usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Jana z rozdziału pierwszego. Myślę, że znane słowa, które brzmią: na początku było Słowo i Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Święty Augustyn, który był wielkim doktorem Kościoła, żyjący w IV wieku, czytając ten fragment z Ewangelii, powiedział takie słowo: Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem. Ktoś by mógł powiedzieć, no jak to człowiek może stać się Bogiem? Ale o tej drugiej części za chwilę, bo weźmy na tapetę pierwszą część. Bóg stał się człowiekiem. No niewątpliwie prawda o wcieleniu Syna Bożego. Ale bardzo często też jest błędne rozumienie tego stwierdzenia, że to co Bóg zrezygnował ze swojej boskiej natury, Jezus Chrystus jako jedna z trzech osób boskich, na ten czas swojego ziemskiego życia zrezygnowała z bycia Bogiem? Nie. Do swojej boskiej natury po prostu Pan Jezus dodał naturę ludzką. Jednocześnie też przychodząc na świat, aby dać nam przykład życia i jednocześnie też zbawić człowieka poprzez krzyż. Analogiczna sytuacja, co prawda nie odzwierciedla tej wielkości poświęcenia i ofiary Pana Jezusa, ale może nam coś uzmysłowi, wyjaśni, rozjaśni. Mianowicie był pewien król, który zorientował się, że nie zna swoich poddanych, nie zna ludzi, którzy mu podlegają, i postanowił zamieszkać pośród nich, ubierać się tak jak inni, jednocześnie nie dając im do poznania, że jest królem. I tak uczynił, znalazł sobie dom, zamieszkał w nim, zaczął poznawać ludzi, tak przez 3 miesiące. Czy on wtedy przestał być królem? Nie. Ale jednocześnie żyjąc pośród swojego ludu, mógł znać ich problemy, mógł zobaczyć ich codzienność, a jednocześnie dać im przykład życia i pomóc im rozwiązać wiele problemów. I tak samo Pan Jezus przyszedł na świat, przyjął ludzką naturę, stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu i dał nam przykład i zostawił swoje nauczanie, abyśmy lepiej poznali Boga Trójjedynego. I druga część tego zdania od świętego Augustyna: aby człowiek stał się Bogiem. No niewątpliwie każdy z nas jest dzieckiem Bożym. I ja bym poszedł właśnie w tym kierunku, abyśmy sobie uświadomili to, że jako dzieci Boże jesteśmy w sposób szczególny przez Pana Boga wyróżnieni. Zresztą gdyby Panu Bogu na nas nie zależało, to jednocześnie Bóg Ojciec nie wysłałby Syna na ziemię i jednocześnie nie dokonałoby się zbawienie, a człowiek dalej by utkwił w okowach grzechu. Mając świadomość tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, powinniśmy być ludźmi radosnymi, że Pan Bóg nas wyróżnił. I tutaj taka historia z dworu Ludwika chyba 13, 14, jakoś tak to było. Pewna księżniczka właśnie z tego dworu miała pokojówkę. Bardzo pobożną kobietę, która bardzo sumiennie wykonywała swoją pracę. No ale jak to bywa w codzienności, nie zawsze wszystko się uda, więc ta księżniczka powiedziała: ja mam nad tobą władzę, mogę cię teraz zganić. A pokojówka jako taka pokorna i pobożna kobieta powiedziała, że rozumie to, ale jednocześnie też mówi jej, aby miała świadomość tego, że ona jest też i dzieckiem Bożym, że jest w sposób szczególny też wyróżniona. I te słowa tak dotknęły tę księżniczkę, że długo myślała nad tymi słowami i jednocześnie też, kiedy uświadomiła sobie, że jest dzieckiem Bożym, postanowiła wstąpić do klasztoru i tam jednocześnie spędziła resztę swoich dni. Nigdy nie wiemy, kiedy oświeci nas Boża miłość, ale bądźmy tymi, którzy będą szukali Bożej miłości w swojej codzienności, tak nam się zrymowało. I niech ta radość Bożego dziecięstwa zawsze nam towarzyszy. Pozdrawiam, z Panem Bogiem.